miłosierdzie jest. Czyli tam, gdzie dobroć, tam, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam jest Bóg. I tym utworem chcieliśmy Państwa przywitać podczas tego koncertu. I życzyć Państwu bardzo miłego odbioru tej muzyki, którą chcemy Państwu zaprezentować. Będzie to koncert papieski i podzielony będzie na dwie części. W pierwszej części zabrzmią utwory a cappella, czyli bez instrumentów. Natomiast w drugiej części zaprosimy do wspólnego wykonania zespół The Consonance Trio oraz naszych solistów, których przedstawię już przed tym utworem, który będziemy wykonywać w drugiej części. Jako drugi zabrzmi utwór O Sacrum Convivium ojca Dawida Kusza, to jest dominikanin z Krakowa. I jest to utwór mówiący o Eucharystii, o tym, że Eucharystia jest ucztą, na którą wszyscy wspólnie przychodzimy. Będzie Święty, Święty, Święty Henryka Mikołaja Góreckiego. Utwór dla mnie osobiście niezwykły, bo gdy jego słyszę, to jest taki utwór do adoracji Najświętszego Sakramentu.
i spokój, który z niego bije, zawsze na mnie też emanuje. W nauczaniu Jana Pawła II szczególne miejsce
na postać Matki Bożej. Dlatego dwa kolejne utwory, które przygotowaliśmy, można powiedzieć, są jej poświęcone. Pierwszy utwór, który zabrzmi z tych utworów maryjnych, będzie to O Gloriosa Domina, arcydzieło muzyki dawnej, polskiej muzyki Mikołaja Zielińskiego. Młodego kompozytora poznańskiego. Utwór współczesny i też może powiem parę słów, dlaczego Sigut Lilium Inter Spinas wśród utworów maryjnych. Tekst pochodzi oczywiście z Pieśni nad Pieśniami i oznacza, jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. I był to pierwszy tekst Godzinek do Matki Bożej. Thank you.
Teraz na scenę chciałbym zaprosić pozostałych wykonawców dzisiejszego koncertu. I od razu przedstawię Paulina Malinowska, mezzosopran. Maciej Bogumił-Nerkowski, baryton. Oraz The Consonance Trio w składzie. Perkusja Wojciech Kronakowski. Gitara basowa Karol Sypetkowski. Oraz Maksym Fedorow, który oprócz tego, że gra na instrumentach klawiszowych, to także jest aranżerem wszystkich hymnów papieskich, które za chwilę Państwo usłyszą. W tej części koncertu zabrzmią hymny papieskie, wiązanka hymnów papieskich z różnych Światowych Dni Młodzieży. Jak wiemy, Jan Paweł II zapoczątkował tę ideę Światowych Dni Młodzieży i ona znacznie się rozrasta. Ostatnim hymnem będzie hymn Błogosławieni Miłosierni, który wszyscy znamy i zachęcam Państwa, aby się do tego hymnu także włączyć. Thank you.
Thank you.
koncertu. Paulina Malinowska. Maciej Bogdan-Merkowski, dalej to. The Council of Studio w składzie Wojciech Bronakowski, Karol Cekutowski oraz Maksym Fedorow. Wystąpi przed Państwem chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Można powiedzieć, że dokładnie rok temu byliśmy, bo był to październik. To był nasz pierwszy koncert, mój pierwszy koncert z tym chórem. Pracujemy z tym już od drugi sezon. Rozpoczęliśmy współpracę i cieszymy się, że możemy znowu do Państwa przyjechać. W tym momencie chcę jeszcze powiedzieć, że koncert mógł się odbyć dzięki finansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogromnie Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność, za przybycie na ten koncert i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni koncert Państwa. Myślę, że ta modlitwa w szczególny sposób powinna dzisiaj zabrzmieć. I też powiem, że jeżeli chcieliby Państwo zabrać ze sobą naszą muzykę, to po koncercie dwie chórzystki z naszego chóru będą miały płyty, które Przemyśl z Kościoła będą sprzedawały, jeżeli Państwo będą chcieli taką płytę nabyć. A teraz przed Państwem Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, modlitwa o pokój.